Witam, witam, witam bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, na kanale Dark Owen jesteśmy w nowej serii. Słuchajcie, 18 Wheels of Steel American Long Haul. I tutaj właśnie specjalnie dla Was, słuchajcie, przygotowana seria samochodów ciężarowych, prawdziwy symulator jazdy, prawdziwy symulator prowadzenia firmy transportowej, no i oczywiście to, co najważniejsze, czyli samochody. Słuchajcie, możemy tuningować, możemy kupować, możemy zamieniać, możemy tak naprawdę rozwijać naszą firmę transportową. Możemy oczywiście w późniejszych terminach zatrudniać pracowników i tak dalej, naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj możliwości. No i słuchajcie, oczywiście po ustawieniu opcji zaczynamy w takim razie. Co mamy do dyspozycji? Słuchajcie, mamy kampanię, mamy pojedynczą dostawę, oczywiście wybieramy sobie, słuchajcie, kampanię, żeby pokazać tak naprawdę, jak to wygląda. Wprowadzamy, słuchajcie, swoje imię, oczywiście nie mamy tutaj zbyt wiele miejsca, więc skrócona nazwa będzie jak najbardziej odpowiednia. Wybieramy, słuchajcie, swoją płeć. No i oczywiście, co tutaj jeszcze, słuchajcie, mamy do dyspozycji? Mamy do dyspozycji miasta. Oczywiście, jak widzicie, troszeczkę tych miast mamy do wyboru. Natomiast serię zaczynamy, słuchajcie, od miasta pierwszego na liście. Umiejscowienia, jak widzicie, na mapce mniej więcej po środku. Czyli z tego miasta będziemy mogli udawać się praktycznie do każdego miejsca. No tutaj mamy miasta, które są bardzo mocno wysunięte na brzeg i to oczywiście myślę, że na początku naszej przygody będzie troszeczkę trudno, żeby tam się dostać, no ale oczywiście zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, dobrze, kolejna sprawa to jest oczywiście ustawienie poziomu trudności. Wybieramy sobie opcję najtrudniejszą, czyli zaczynamy z kredytem 100 tysięcy dolarów, 20 tysięcy dolarów gotówki na początek. No i naczepy muszą być prawidłowo ustawione do rozładunku. Słuchajcie, dobrze, także nie przedłużajmy w takim razie. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy w naszym pojeździe. Naprawdę na początek niestety nie dostajemy do dyspozycji zbyt dobrej maszyny. Na początek oczywiście proponuję włączyć sobie lusterka, żeby to naprawdę nam nie przeszkadzało podczas podróżowania. Ustawienia myszki już mamy, mapka. No i słuchajcie, możemy sobie tutaj podejrzeć. Oczywiście mamy też opcję wejścia w taką dużą mapkę, gdzie możemy to sobie wszystko z bliska zobaczyć. Co nam będzie potrzebne? Słuchajcie, no w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji 20 tysięcy. Tu oczywiście możemy sobie zobaczyć, jak wygląda nasz garaż. Słuchajcie, możemy mieć tutaj opcję parkowania samochodów, zmiany. Oczywiście możemy też kupować naczepy. No i słuchajcie, na razie mamy naprawdę bardzo, bardzo wolny pojazd do dyspozycji. Więc będziemy się starać oczywiście coś z tym zrobić. Tutaj oczywiście, słuchajcie, musimy naprawdę jeździć według przepisów. Każde złamanie przepisu będzie skutkowało. Tutaj na górze mamy taką, słuchajcie, gwiazdę szeryfa i ona nam tutaj, słuchajcie, będzie nas informować o tym, na jakim poziomie mamy kwestię dotyczącą mandatów. No, tutaj troszeczkę wyjechaliśmy za tor. Tak jak powiedziałem, słuchajcie, udajemy się w tej chwili do serwisu, żeby zobaczyć, czy możemy coś, słuchajcie, poprawić. Pokażę Wam, o czym jeszcze. Teraz mam wciśnięty hamulec na maksa. Zobaczcie, samochód w ogóle nie hamuje i to jest dosyć duży problem dla nas. Bo na przykład, zobaczcie, zbliżamy się do świateł. Tylko i wyłącznie przy użyciu hamulca parkingowego nas tutaj przerzuca, słuchajcie, do... przerzuca nas tutaj... Dobra, możemy jechać, włączony. Musimy skręcić tutaj w lewo. Tylko, słuchajcie, na hamulcu parkingowym możemy naprawdę tutaj zdziałać cokolwiek. Dobra, my musimy się dostać tutaj na lewą stronę. O, to jest to, o czym mówię. Musimy tutaj przecież wyhamować, bo jak wjedziemy na czerwonym świetle, to
Będziemy mieć od razu maksymalny poziom, słuchajcie, czerwonej krechy w tym miejscu, gdzie mamy tą gwiazdę szeryfa. Dobra, startujemy. Jeszcze jedna przecznica. No i tutaj będziemy musieli skręcić, natomiast no nie wyrobimy się, słuchajcie, na tych światłach. No chociaż była taka szansa, ale naprawdę musimy, słuchajcie, tutaj mocno uważać. No to jest jedna wada, że właśnie trąbią na nas, jak stoimy na światłach. Przecież wiadomo, że dalej się niestety nie da pojechać. Dobra, ruszamy. Dobra, tu trzeba uważać na tych, co jadą z przeciwka. Dobrze, tutaj oczywiście mamy, słuchajcie, firmę. Możemy sobie oczywiście podpatrzeć, jak to wygląda. Bo jak wiecie, no jeździmy za jakieś tam pieniążki, więc oczywiście dla nas najlepiej, jak ładunek jest najbardziej opłacany. Dobrze, słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy w serwisie, nie mamy na razie żadnych uszkodzeń w samochodzie, bo oczywiście możemy sobie tutaj naprawić wybrane części albo wszystkie części. Nas interesuje, słuchajcie, ulepszenie naszego pojazdu. Zobaczmy, możemy sobie troszeczkę wybrać tutaj silnik, bo to jest najważniejsze. No i kolejna sprawa to są, słuchajcie, oczywiście nasze hamulce. No i musimy pamiętać, żeby troszeczkę więcej pieniążków zostawić na paliwo, na różne hotele i tak dalej, bo wiadomo, że musimy najpierw oczywiście przewieźć nasz pierwszy ładunek, słuchajcie. Dobrze, także to mamy zrobione. Już powinniśmy troszeczkę mieć, po pierwsze, lepsze przyspieszenie, po drugie, troszeczkę lepsze hamowanie. Dobrze. No i teraz tutaj, słuchajcie, przy wyjeździe mamy dostęp do jednej z firm. Możemy zobaczyć. O, tutaj jak widzicie, jeszcze nic kompletnie nie ma. Także będziemy musieli wrócić. Będziemy musieli sobie wrócić teraz trasą po nasz pierwszy ładunek, słuchajcie. Już troszeczkę czasu wyczerpaliśmy, bo już jest poniedziałek. Na górze po prawej stronie mamy czas, mamy dzień tygodnia, żebyśmy mogli po prostu pewne rzeczy troszeczkę kontrolować. Dobrze, złączymy sobie lusterko na razie. Dobra. Jedziemy do pierwszej możliwej przecznicy i skręcamy w prawo. Słuchajcie, będziemy się udawać do tej firmy, która jest tam na górze. Może powiększę. A, tutaj nie będzie widać. Taka biała firma, która była praktycznie w miejscu, gdzie startowaliśmy. Pamiętajcie oczywiście o wskaźniku paliwa, bo musimy tutaj... oczywiście nie możemy doprowadzić do sytuacji, że nagle stracimy paliwo. No, udało się. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy oczywiście też możliwość kontaktowania się z innymi kierowcami. Tak jest. Ok. Dobra, jeszcze kawałek. No teraz, słuchajcie, mamy troszeczkę szybszą tą maszynę, więc musimy uważać, żeby nie przekraczać dozwolonej prędkości w mieście. No, hamuje się naprawdę, słuchajcie, o wiele lepiej. Dobra. No i tutaj musimy udać się w prawo. Już widać, słuchajcie, dwie firmy, w które właśnie będziemy celowali. To prawda, ona się znajduje po drugiej stronie, no ale spróbujemy, słuchajcie, jakoś tam przeskoczyć. Dobrze, jeszcze kawałek. Tam już widać, słuchajcie, po lewej stronie będzie wjazd do naszej pierwszej firmy, z której weźmiemy nasz pierwszy transport. Dobra, tu, słuchajcie, trzeba uważać. Dobra. No, jak widzicie, po takim manewrze już troszeczkę pojawiła nam się czerwona kreseczka, ale już szybciutko zniknęła, na szczęście. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy w naszej pierwszej firmie, także
Widzimy tutaj ładunki różnego typu. Tutaj mamy kwoty oczywiście, za które będziemy te ładunki kupowali. Znaczy, za które będziemy dostawać nasze pieniądze. No i słuchajcie, prosty sposób. Czyli tak, patrzymy na ładunek, patrzymy sobie na przykład na Los Angeles. Tutaj mamy czwórkę, przyczepy mieszkalne prawie 14, biurowa też prawie 14. Natomiast w benzynie, zobaczcie, mamy tutaj za 15 prawie silniki, za 12 247, więc takim najbardziej opłacalnym ładunkiem będzie oczywiście benzyna, więc sobie to przyjmujemy zlecenie. Mamy już, słuchajcie, na mapce ustawiony cel. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. I my do tego celu oczywiście będziemy zmierzać, bo to jest nasza, słuchajcie, przepustka do naszego pierwszego zarobku. Dobra, zbliżamy się. To jest właśnie przyczepka, którą musimy sobie zarzucić. Zmieniamy sobie kamerę. Ja zawsze używam właśnie tej górnej kamery. I teraz powolutku, słuchajcie, żeby tu nie przesadzić z prędkością. Musimy to oczywiście delikatnie zrobić. Dobra, możemy już przyczepić. Zmieniamy kamerkę z powrotem. Ustawimy sobie na razie tą, żeby tutaj mocno zawrócić. Dobra. O. I już możemy sobie wracać powolutku. Także słuchajcie, udajemy się do Los Angeles. Natomiast tak, no, z uwagi na to, że słuchajcie, zaczynamy, także musimy się najpierw kierować do. Do hotelu. Musimy zatankować nasz samochód. Dobra, udało się to jakoś zrobić. Dobrze, jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Prosto. No, powiem Wam szczerze, że słuchajcie, naprawdę lepiej się zatrzymać, bo teraz tak, najważniejsza z informacji. Jeżeli nasza firma zbankrutuje, nie będziemy wypłacalni, no to oczywiście oznacza to koniec przygody. Także musimy naprawdę, słuchajcie, na to uważać. Przynajmniej dopóki nie zarobimy na nie dostaniemy naszej pierwszej wypłaty za pierwszy dostarczony ładunek, który już, jak widzieliście, mamy przypięty. Dobrze, tu niby jest jakaś, słuchajcie, stacja z hotelem. Zaraz zobaczymy, jak tutaj się dostać do niej. Tutaj chyba będziemy musieli skręcić w lewo. Tak jest. Dobra, oczywiście, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby sobie popatrzeć na Stany Zjednoczone, na widoki, no bo oczywiście jeździmy sobie po Stanach Zjednoczonych. No, tutaj, żeby skręcić, jak widać. No nie. Zobaczcie, co tu się stało. No, musimy zmienić kamerę, bo musimy się, słuchajcie, jakoś tutaj prześlizgnąć. Dobra. Dobra, teraz musimy, słuchajcie, wykonać manewr. Dobra, jakoś się udało. No, zrobił się, słuchajcie, tutaj olbrzymi korek. No ale może jakoś się uda to zrobić.
No, nie wiem dlaczego, słuchajcie, chyba nie można też stawać na tych bocznych pasach, bo jak widzieliście, od razu nam tutaj zaczęło mocno rosnąć. Dobra, my musimy przeskoczyć tutaj. O, dobra. I słuchajcie, na początek sobie, słuchajcie, zatankujemy nasz pojazd, żeby mieć full. No. Dobra, wyłączamy silnik. Możemy teraz sobie, słuchajcie, zatankować na maksa. $94, galonów 35,21. No i dobra. Ok, teraz słuchajcie, ważna sprawa. Musimy od czasu do czasu odpoczywać. I tutaj mamy hotel, bo niestety, no zobaczcie, praktycznie minął cały dzień i za chwileczkę byśmy zobaczyli tak zwane największe utrudnienie, które właśnie w tej chwili właśnie słychać, ponieważ jesteśmy zmęczeni. No i robi się, słuchajcie, czarny ekran, czyli tak naprawdę przysypiamy i nie widzimy, co się z nami dzieje. Dobra, tu oczywiście możemy sobie przyspieszyć na dłużej. Natomiast tak, spójrzmy na to. Mamy poniedziałek, godzinę 21. Przyspieszymy sobie 8 godzin, czyli mamy wtorek, godzinę 5 rano. I zobaczymy, słuchajcie, na ile czasu wystarczy tego naszego wyspania się, prawda? No, już miałem tak ładnie ustawioną tą kamerkę. Nie jest to wcale proste. Dobra, startujemy w takim razie, żeby nie tracić czasu. Pamiętamy oczywiście, że udajemy się do Los Angeles. No, tutaj musimy jakoś wykręcić, dobra. Ok, tu już możemy sobie wyjechać na trasę. Dobra. No i tutaj to już będziemy, słuchajcie, udawali się w stronę tego właśnie tam wyjazdu na samym końcu, bo to jest droga na Los Angeles. No i oczywiście, słuchajcie, nie tylko oprócz mapki, ale mamy jeszcze do dyspozycji oczywiście znaki drogowe, które też będą nam tutaj pomagać. No i oczywiście musimy uważać, słuchajcie, bo mamy jednak troszeczkę tej czerwonej gwiazdy na górze, więc dobrze by było nie wpaść tutaj na żaden patrol policyjny, żeby po prostu tego mandatu nie dostać, bo no jak widzicie, kasy mamy już niezbyt dużo, $2500 z tych 20, które musieliśmy wydać na wzbogacenie troszeczkę tej naszej ciężarówki, bo naprawdę wierzcie mi, że pojazdem, którym tutaj startujemy, naprawdę niezbyt wiele da się zrobić. Dobra, już słuchajcie, jesteśmy naprawdę niedaleko. Musimy się oczywiście przebić przez miasto. Później też, słuchajcie, trzeba będzie zobaczyć, czy lepiej jest podróżować w nocy czy w dzień, bo to oczywiście też im większy ruch, prawda, tym gorzej się jeździ. Dobra, zapytanie o pogodę, to możemy odpowiedzieć. Pogoda jest ładna. No, możemy jechać. Dobra, przebijamy się cały czas. Jeszcze kawałek. No i naprawdę, słuchajcie, tutaj musimy mocno uważać na tych światłach. Trudno, ja wolę, słuchajcie, jak troszeczkę poczekamy. Dobra, jedziemy. No, wycieraczki. O, tutaj pogoda się, słuchajcie, zmieniła
praktycznie od razu. Dobrze. Jeszcze kawałek, słuchajcie. Naprawdę zobaczcie, ile już czasu w ogóle się przebijamy przez to miasto. 9 dochodzi. Dobra, uda się. No, w ostatniej chwili, słuchajcie. Wyhamowany ten pojazd. No tutaj zarobić na czerwonym świetle to naprawdę już jest katastrofa. Musielibyśmy wtedy wstrzymywać się w całej grze praktycznie, żeby ta krecha nam zeszła, więc trzeba tu naprawdę ostro się pilnować. Oczywiście też jest dużo, słuchajcie, przeszkód i to jest naprawdę bardzo duża frajda, bo te samochody, które jak widzicie obok, one bardzo często mogą nam tutaj, słuchajcie, wjeżdżać, podjeżdżać, zajeżdżać, wjeżdżać w nas nawet, więc naprawdę, słuchajcie, trzeba na to mocno, mocno uważać. Dobra, już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko zjazdu. No podjedźmy, podjedźmy jeszcze kawałeczek. Dobra, tam jak widzicie już z daleka, słuchajcie, widać właśnie te znaki drogowe, o których mówiłem, czyli świetnie, naprawdę możemy za pomocą nich też wiedzieć, w którą stronę będziemy jechać. Dobra, tutaj była dobra decyzja, żeby zostać na tym pasie. No i zobaczcie, słuchajcie, udajemy się do Los Angeles, także tak jak zgodnie ze znakiem musimy odbitkę tutaj zrobić w prawą stronę. Dobra, pamiętamy o tej przyczepie, bo tak jak widzieliście na górze, to dorzuciło nam przyczepę, czyli również mamy informacje o uszkodzeniach przyczepy. No i oczywiście musimy na tą przyczepkę naszą uważać, żeby jak najwięcej pieniążków oczywiście zebrać za transport. No jeżeli uszkodzimy w którymkolwiek miejscu przyczepkę, to oczywiście pieniążki, które mieliśmy dostać za ładunek, będą pomniejszone o tą kwotę tych uszkodzeń. No, jak widzimy, słuchajcie, mamy tutaj już troszeczkę większy ruch. Musimy się troszeczkę poprzebijać do przodu. Dobra, zmienia się troszeczkę pogoda, ale jeszcze pada. No, tutaj to już naprawdę zaczyna się robić gęsto. Nawet bym powiedział, że sporo gęsto. No, spróbujemy się przebić. Dobra. Naprawdę, słuchajcie, te manewry, które teraz wykonuję, no w przypadku pojazdu, który dostajemy na początek, niestety nie mogłyby być wykonywane. No teraz to ci, kolego, niestety nie odpowiem, bo się tutaj przeciskam na maksa, bo naprawdę zależy nam, słuchajcie, żeby ten ładunek dowieźć jak najszybciej. A zobaczcie, już jest wtorek, południe praktycznie, my dopiero wyjechaliśmy z Los Angeles, znaczy przepraszam, do Los Angeles. O, tutaj mamy policję. Dobra, no słuchajcie, zawrotna prędkość 65. No to naprawdę pod górkę będzie gorzej. Jeszcze nam brakuje, słuchajcie, jeszcze nam naprawdę brakuje tutaj dużo w tym pojeździe. Oczywiście jest to fajne, że możemy tak naprawdę sobie na każdym etapie naszej przygody, po pierwsze zmieniać te pojazdy, możemy je tuningować, słuchajcie, no i zobaczymy, jakim tutaj pojazdem maksymalnie będziemy mogli jechać. No, na razie to jest, słuchajcie, nasza maksymalna prędkość. To jest nasza maksymalna prędkość. Zbliżamy się powoli do jakiegoś zjazdu.
Tam już się wyłania, słuchajcie, zobaczcie, czyli mamy hotel, mamy stację benzynową i oczywiście ważna bardzo rzecz, czyli waga. O tym musicie, słuchajcie, pamiętać, bo oczywiście, jeżeli nie zważymy naszego pojazdu, no to może być oczywiście kłopot. Ponieważ tak jak w przypadku przekroczenia czerwonego światła, tak również w przypadku braku zważenia pojazdu możemy mieć kłopoty z policją i po prostu otrzymać za to srogi mandat. No tutaj słuchajcie, naprawdę zakorkowane, troszeczkę nieprzepisowo, ale naprawdę no walczymy tutaj o to, słuchajcie, żeby jak najlepiej dowieść. No, tutaj musimy troszeczkę uważać. No, to jest to, o czym mówiłem, słuchajcie. Widzieliście, jak to wygląda. Nagle hamowanie ostre pojazdu i w przypadku, kiedy nie mamy hamulców lub nie zdążymy zareagować, niestety jest dzwon. Dzwon też oczywiście nie tylko powoduje uszkodzenia pojazdu, ale również powoduje zwiększenie gwiazdy szeryfowskiej. Dobra, słuchajcie, jeszcze podgląd. Dobrze, mamy nasze, słuchajcie, pierwsze ważenie. No i oczywiście trzeba na to ważenie zjechać. Tu mamy oczywiście, słuchajcie, hotel. Ale na razie nie jesteśmy zmęczeni, więc jedziemy bezpośrednio, słuchajcie, na ważenie. Dobra, tu trzeba oczywiście ostrożnie podjechać, żeby nie przejechać tej wagi, ponieważ to już będzie odebrane jako... Dobra, już chwila. Możemy jechać dalej. No i jedziemy. Dobra. No tutaj na tych wylotach naprawdę jest zawsze spory ruch. No nie dość, że zjeżdżają z prawej strony, z lewej strony, a my naprawdę jeszcze mamy spory kawał drogi przed sobą, więc musimy to wykorzystać. Po pierwsze, dlatego, że nie jesteśmy zmęczeni. Po drugie, dlatego, że mamy taką możliwość. No co prawda to jest, wiecie, do pewnego momentu, bo tutaj już zaczynają oczywiście być dużo, dużo szybsi od nas. Dobra. Mogliśmy wrócić spokojnie na trasę. No, przed nami jakieś większe skrzyżowanie. Oj, 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 oj. No w takim momencie tutaj trzeba, słuchajcie, uważać. Dobra, patrzymy oczywiście na wskazówki drogowe Los Angeles, czyli jedziemy prosto. Dobra, i tutaj musimy już, słuchajcie, naprawdę srogo uważać. Srogo uważać, bo tu jest troszeczkę zakorkowane. A my, jak widać, słuchajcie, jesteśmy zmęczeni, więc będziemy mieć teraz jedno z największych utrudnień w tej grze, czyli tak zwane przysypianie. No i oczywiście cała trasa Dobra. No. Ale się przykorkowało. Pierwsze dopiero z takich skrzyżowań większych.
Dobra, powinniśmy tutaj odbijać teraz sobie na ten prawy pas. On jest taki, słuchajcie, w miarę dla nas bezpieczny. No i zobaczcie, słuchajcie, na te widoczki dookoła naprawdę zapierają dek w piersiach. Zapierają dek w piersiach. No, zobaczymy, słuchajcie, czy to się w ogóle uda. Ale nie mamy wyjścia, oczywiście też chyba jest taka opcja, że nie możemy zbyt długo zwlekać z tym odpoczynkiem, bo w końcu też możemy, słuchajcie, oczywiście dostać ten mandat. Nie wiem tylko, czy gdzieś jest wskaźnik dotyczący właśnie tej kwestii, ale zobaczymy, słuchajcie, wszystko wyjdzie oczywiście podczas gry. Na razie lecimy z naszym pierwszym ładunkiem, słuchajcie, przyczepka z benzyną za 15 tysięcy dolarów do Los Angeles. No, zobaczmy, ale na razie, słuchajcie, na perspektywie najbliższej nie ma nic, nie ma żadnych hoteli, więc niestety, no, będziemy musieli to jakoś przeżyć. Oczywiście im mocniej będziemy sobie to nasze auto tuningować, tym oczywiście, no, to przyspieszenie będzie coraz lepsze, ono będzie bardziej wzrastało. No bo jak widać, słuchajcie, jest to nam troszeczkę... No, coś uderzyliśmy, bo nie wiem w co. No, to nie był dobry pomysł. Tutaj trzeba po tym przysypianiu troszeczkę przyhamować. No, zobaczymy, słuchajcie, bo mijamy, czyli musieliśmy dostać w samochód, bo mamy delikatne uszkodzenia pojazdu. No i dobra, słuchajcie, też dobrze było widać w momencie, kiedy mamy troszeczkę tej czerwonej linii w gwieździe, to jednak policja na nas nie reagowała, więc to jest też jakiś tam dobry sygnał do tego, żeby wiedzieć, bo no jak widzieliście, tak naprawdę ten dzwon był przypadkowy, oczywiście ją mogliśmy tutaj przyhamować, a mieliśmy naprawdę prędkość dosyć ostrą, bo to było prawie 75, normalnie jechaliśmy z górki. O, tutaj niestety trzeba robić w ten sposób i nie mamy na to żadnego wyjścia. No dobra, musimy, słuchajcie, chwileczkę tutaj się skupić, odbijamy na lewą stronę, zobaczymy, co tu jest, tutaj, co tu jest, czyli tu jest tylko stacja tak naprawdę, nic więcej. No, musimy się niestety, słuchajcie, dostosować tutaj do tej prędkości, bo naprawdę można oczywiście nazbierać troszeczkę tego. A jeszcze nam zostało, normalnie ciemna noc, słuchajcie, 22. Także jesteśmy już od godziny 5, na nogach. Dobra, tutaj trzeba zmienić teraz pas na ten bezpieczny dla nas. Ale ciemno, słuchajcie, zobaczcie, nic nie widać, ciemna noc, gwiazdy na niebie. Oczywiście mamy jeszcze opcję tych dłuższych świateł. No, chyba z tej opcji będzie trzeba skorzystać. No, manewruje się, słuchajcie, tym pojazdem też nie najlepiej, więc mam nadzieję, że im więcej tych pojazdów otrzymamy do kupienia, jakichś lepszych, no to również kwestia tak jakby sterowania tymi pojazdami, szczególnie na zakrętach, również będzie ulegała polepszeniu. No, słuchajcie, zobaczcie na mapkę, widać już nasz cel, także
Na szczęście nie jesteśmy już daleko. Może nam się uda jakoś to dowieść. Prześpimy się w Los Angeles, słuchajcie. Nie, na razie koreczków nie ma. Strasznie niebezpieczne miejsce było do zaśnięcia. No, jakoś wartownie się udało. Słuchajcie, wartownie się udało, bo naprawdę mogliśmy źle tutaj skończyć. No, troszkę niebezpieczna sytuacja. Tutaj, jak widzicie, oni tak jakby nie zwracają na nas uwagi, inni kierowcy, że my na przykład wracamy, czyli włączamy się tutaj do ruchu. Więc słuchajcie, na tą sytuację trzeba będzie oczywiście troszeczkę mocniej uważać. No, jeszcze trochę, słuchajcie, zbliżamy się do skrzyżowania z odbitką właśnie chyba na Los Angeles. Także to też ważne, zobaczcie, no w poniedziałek wystartowaliśmy, prawda? Czyli w poniedziałek zaczęliśmy naszą przygodę. Mamy początek środy, więc oj, 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 znowu to samo. Znowu to samo. No, jak widzicie, zaczynamy już, słuchajcie, coraz częściej przysypiać. Więc naprawdę staje się to. Coraz trudniejsze. O, a my musimy, słuchajcie, udać się w lewo. No, jakoś się udało przeskoczyć. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No, czyli to jeszcze, słuchajcie, to nie był jeszcze zjazd. To nie był jeszcze zjazd do Los Angeles. No, już się ucieszyłem, że naprawdę jesteśmy bardzo blisko celu. A tu się okazuje, że niestety nie. Jeszcze trochę, słuchajcie, no jest duża szansa, że na środzie zakończymy, także to też jest dobra informacja, że około półtorej doby potrzebujemy, żeby dowieźć z jednego miasta do Los Angeles ładunek, mniej więcej o wartości 15 tysięcy dolarów. Oczywiście, jak już troszeczkę wzbogacimy zasób naszej przyczep i samochodów, to będziemy oczywiście starać się rozglądać za jeszcze lepszymi ładunkami. Oczywiście mamy też możliwość, słuchajcie, tutaj jechania z ładunkami ponadgabarytowymi, no ale oczywiście może być, słuchajcie, ciężko. No, pamiętajmy tutaj o tym ograniczeniu. Mamy do 45 ograniczenie, więc musimy się tutaj troszeczkę trzymać tych norm, żeby nam wskaźnik policyjny nie wzrastał drastycznie. Dobrze. No i wreszcie, słuchajcie, odbijamy. Odbijamy. Tu było San Francisco, Phoenix. My jesteśmy oczywiście już w Los Angeles, natomiast musimy patrzeć, w którą stronę tutaj będzie trzeba uciec. No, normalnie w ostatniej chwili. Dobrze, że był hamulec. No, włączamy te wycieraczki. Dobra, czyli my będziemy musieli, słuchajcie, tutaj niedaleko od tego odbijać sobie troszeczkę. No już jazda w mieście, słuchajcie, z tym przysypianiem, to już jest naprawdę hardcore. To już jest
po prostu praktycznie nie do wykonania. Trzeba bardzo uważać. Naprawdę pogoda się zmienia, słuchajcie, co kilka godzin. Dobra, jeszcze kawałeczek. Mamy tam hotel. Mamy też serwis, słuchajcie, także dobrze by było oczywiście. To prawda, co my możemy teraz sobie wzbogacić. Troszeczkę możemy popracować nad skrzynią. Natomiast no, przydałoby się troszeczkę więcej pieniążków, słuchajcie, żeby jeszcze mocniej podrasować silnik. Dobra. Teraz moment. Dobrze. Tutaj musimy zjechać. Dobra, jeszcze kawałeczek. No, pamiętamy oczywiście o prędkościach. Dobra, i tutaj musimy, słuchajcie, odbić w lewo. Udało się. Mamy kolejne światła. No to już raczej nie zdążymy. No dobra, czekamy. Słuchajcie, już widać cel. Naprawdę już widać nasz cel, że jest bardzo, bardzo blisko. I ruszamy. Dobra, cały czas prosto. Możemy tu sobie zmienić teraz pas. No dobra, start. Aż to przysypianie, naprawdę, słuchajcie. Ciężka sprawa, żeby tutaj naprawdę wyjść. Jeszcze kawałeczek i oddamy, słuchajcie, nasz pierwszy ładunek w naszej przygodzie tutaj. No naprawdę cały czas przysypianko. No pamiętajmy o tych ograniczeniach prędkości. Spróbujemy tego pana wyprzedzić. Wrócimy sobie na ten pas tutaj. Dobra. Mapka. No jeszcze kawałek. Oho. No i niestety zatrzymanie. Ciężka sprawa, słuchajcie, ciężka sprawa. Ciekawy jestem, bo przecież są te ograniczenia, więc ciekawy jestem, jak to wygląda w kwestii, jak już naprawdę ostro podrasujemy naszą maszynę, nasz pojazd. Jak to wtedy wygląda z tymi ograniczeniami prędkości. Raczej to się nie zmienia, więc może być ciekawe, no ale może jest gdzieś tam, słuchajcie, są drogi bez limitu poza miastem i naprawdę wtedy można nieźle grzać. To oczywiście wszystko będzie przez nas do sprawdzenia. Na razie naprawdę, słuchajcie, która to jest... Wow! No, było blisko. Było blisko. No, jedziemy. Hotel, więc jak będziemy
będziemy chcieli wracać. To będziemy widzieć, słuchajcie, ten hotel po drodze. Manewry. Dobra. Pojazd zatrzymany. Dobra, słuchajcie, zobaczcie na to. Jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko firmy, w której musimy oczywiście zostawić nasz pierwszy ładunek. No, na razie kolego, to ja tu mam niezły cyrk. Dobra, tu musimy odbić w lewo. No, zdążymy, zdążymy. Dobra. Będziemy odbijać, słuchajcie, w prawo. Dobra. Jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, tu mamy, słuchajcie, wjazd. Dobrze, mapkę możemy na razie wyłączyć. Zmienimy sobie kamerę. O. Dobra. No i jak widzicie, słuchajcie, zobaczcie, mamy tutaj pole do ustawienia przyczepy. No i tak jak wiecie, z opcji, które sobie zresztą wybraliśmy, wybraliśmy sobie opcję, że przyczepę powinniśmy ustawić idealnie. Dobra, zobaczmy jak to wygląda z góry. I teraz powolutku, powolutku, słuchajcie. No nie. Jeszcze trochę będzie trzeba. W drugą stronę. Troszeczkę mocniej skręcić, żeby to ustawić prawidłowo. Dobra, teraz damy trochę do przodu. No naprawdę, przesypianie przy ustawianiu się przyczepy to nie jest nic komfortowego. Dobra, zobaczmy teraz jak to wygląda. Jeszcze kawałek. No naprawdę trzeba dojść, słuchajcie, tutaj do wprawy z tym ustawianiem tej przyczepy. Nie jest wcale to takie proste i oczywiste. Dobra, teraz mamy, słuchajcie, idealnie wlecieliśmy tutaj. Ok. Dobra, mamy, słuchajcie, nasz pierwszy ładunek załatwiony. Także zobaczmy, nic nie potrącili. Czyli naprawdę jest to sukces. Dobra, zmieniamy sobie kamerkę. No i cóż, kochani, jedziemy tutaj od razu. Zobaczmy, co mamy do dyspozycji. Ładunki takie same. Też sobie wybierzemy ten za 15 tysięcy, bo to jest taki chyba najbardziej opłacalny. Tutaj mamy oczywiście Indianapolis 41 tysięcy, Nowy Jork nawet, słuchajcie, zobaczcie, 54 tysiące. Natomiast to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo odległe miasto, więc przyjmujemy, słuchajcie, zlecenie. Mamy nasz pierwszy ładunek dostarczony, kochani. Mam nadzieję, słuchajcie, że wam się to podobało.
Jeżeli tak, to oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, słuchajcie, z serii 18 Wheels of Steel, bo naprawdę, jak widać, mamy, słuchajcie, tutaj fajną frajdę z tego. Dobrze, kochani, w następnym odcinku się widzimy, czyli będziemy jechać z powrotem, powrotną drogą. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli filmik Wam się podobał, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Dark Owen, do innych serii, które możecie zobaczyć na kanale. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Na razie z Wami się żegnam, dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!